W tym filmie udowodnił trzy podstawowe własności iloczynu skalarnego. Ale może zacznijmy od przypomnienia iloczynu skalarnego wektorów w takiej ogólniejszej postaci, czyli mam dwa wektory w Rn, czyli takie n-tki liczb, prawda, a i b. Teraz ich iloczyn skalarny to jest liczba, prawda, czyli warto zapamiętać, iloczynem skalarnym dwóch wektorów jest liczba, no i to jest co? Suma iloczynów współrzędnych, odpowiednich współrzędnych, tak? Czyli a1b1 plus a2b2 plus a3b3 i tak dalej, aż do an razy bn. Czyli tak jest określony iloczyn skalarny wektorów w Rn. No i teraz, jakie on ma trzy podstawowe własności? Więc pierwszą podstawową własnością to jest własność taka, że jak wezmę iloczyn wektora z sobą, czyli a razy a, dla każdego wektora a, to otrzymam liczbę nieujemną, przy czym 0 otrzymam tylko dla wektora zerowego. To jest pierwsza własność. Druga własność to jest taka, że iloczyn skalarny jest przemienny, czyli nie zależy od kolejności składników. No, dla mnożenia liczb to też pamiętamy, że to jest prawda, ale istnieją operacje na wektorach, jeszcze będziemy o nich mówić, na przykład iloczyn wektorowy, który nie ma tej własności. Więc to jest przemienność. I trzecia własność to jest taka, że jeżeli dodam dwa wektory i pomnożę skalarnie przez trzeci wektor, to jest to samo, co bym pomnożył pierwszy przez trzeci, drugi przez trzeci i dodał. Czyli to się nazywa rozdzielność mnożenia względem dodawania dla liczb, prawda? No i to też się nazywa tutaj rozdzielność mnożenia skalarnego względem dodawania wektorów, przy czym zwracam uwagę, że ten plus tutaj to jest dodawanie wektorów, a ten plus tutaj to jest dodawanie liczb. Więc to są inne plusy, no ale nie rozróżniamy ich już tak, nie jesteśmy tacy pedantyczni. I teraz podobnie tutaj, jeżeli mam wektor, pomnożę go przez liczbę, to otrzymam wektor i ten wektor pomnożę przez następny wektor skalarnie. To jest to samo, co gdybym te dwa wektory pomnożył skalarnie, a następnie wynik pomnożył przez liczbę. I znowuż, tu jest mnożenie liczby, która jest iloczynem skalarnym wektorów a i b przez liczbę s, a tu jest mnożenie wektora przez liczbę. Prawda? Czyli znowuż to mnożenie tu jest czymś innym niż to mnożenie tu. No dobrze, przystąpmy teraz do dowodu tych własności. Własność pierwsza. Aha, tu jeszcze mam taką uwagę, także, że z drugiego z tej własności przemienności wynika, że pod analogiczna rozdzielność mnożenia względem dodawania i wyciągania czynnika liczbowego przed znak mnożenia skalarnego obowiązuje na drugim miejscu, prawda? No bo skoro, jeżeli mam taką sytuację tutaj, no to mogę to przerzucić na lewą stronę, skorzystać z tego i potem wrócić, prawda? Więc to zachęcam do zobaczenia, że rzeczywiście, jeżeli wiem, że na pierwszym składniku mam te dwie własności, to również na drugim, jeżeli skorzystam z tej przemienności. Dobrze, zacznijmy od pierwszej własności, czyli że iloczyn skalarny wektora ze sobą. No co to jest? No to napiszmy, a to ma współrzędne a1 aż do an. No to co to jest iloczyn skalarny wektora ze sobą? To jest a1 razy a1, czyli a1 do kwadratu, plus a2 razy a2, czyli a2 do kwadratu, plus i tak dalej, aż do an do kwadratu. No i oczywiście to jest suma, to są wszystko liczby rzeczywiste, one każda z nich podniesiona do kwadratu jest nieujemna, wobec tego ta suma jest również nieujemna dla każdego wektora a. No kiedy to jest 0? No znowuż, kiedy suma liczb nieujemnych jest 0? No wtedy, kiedy one wszystkie są 0, prawda? Czyli a1 do kwadratu plus an do kwadratu to jest 0, no wtedy i tylko wtedy. No jeżeli wszystkie one są 0, to jasne jest, że suma kwadratów jest 0, ale również na odwrót. Jeżeli ta suma kwadratów jest 0, to każda z nich musi być 0, czyli a1 równe a2 równe an równe 0, czyli wobec tego nasz wektor a jest wektorem zerowym. Dobrze. Jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, jeżeli sobie przypomnimy, jak mam wektor w dwóch wymiarach, powiedzmy na a1, a2, czyli na płaszczyźnie, to co to jest a1 kwadrat plus a2 kwadrat? No to była długość wektora a, dokładnie kwadrat długości, prawda? To jest stwierdzenie Pitagorasa. No i analogicznie przez analogię, jeszcze w trzech wymiarach jest podobnie, można to sprawdzić również stwierdzeniem Pitagorasa, natomiast długość wektora
już dla dowolnej ilości wymiarów, definiujemy jako pierwiastek, no właśnie z tej sumy kwadratów. A1 kwadrat plus A2 kwadrat plus AN kwadrat. I to jest pierwiastek z iloczynu skalarnego wektora przez siebie. Czyli to jest długość wektora. Zobaczymy jeszcze w następnych filmach, że ta długość ma wszystkie te własności, które od długości byśmy oczekiwali, że długość powinna być. No dobrze, to jest pierwsza własność udowodniona. Druga własność, że A razy B to jest to samo, co B razy A. No dobrze, to przejdźmy do drugiej własności. Może zróbmy tak, kolor 2. Czyli A razy B to jest B razy A. No to jest własność tak oczywista, no ale udowodnimy, tak? No, a co to jest A razy B? A razy B to jest A1B1 plus A2B2 plus i tak dalej plus ANB. No, a co to jest B razy A? No, B razy A to jest B1A1 plus B2A2 plus BNA. No dobrze, ale te iloczyny tutaj to są iloczyny liczb, prawda? Wiemy teraz, że iloczyn dwóch liczb nie zależy od kolejności, więc każdy z tych składników tej sumy, poszczególne składniki są sobie równe, więc oczywiście cała ta suma, całe te sumy są sobie równe. Więc to jest chyba najbardziej oczywista własność, no ale warto ją wymienić, dlatego że, no, że w pewnych szczególnych, w pewnych bardziej ogólnych sytuacjach nawet to, co się nazywa iloczynem skalarnym dla liczb zespolonych, jeżeli ktoś wie, o czym mówię, to nie ma tej własności, ma pewną podobną własność, ale nie jest, nie ma własności przemienności. Dobrze, i teraz własność trzecia, czyli teraz mamy trzy wektory A, B i C. I tak, najpierw dodajemy do siebie A i B i wynik skalarnie mnożymy przez C, a z drugiej strony mnożymy skalarnie A przez C i potem dodajemy do tego wynik mnożenia skalarnego B przez C. No i powinniśmy dostać to samo. No to spróbujmy. Zacznijmy od lewej strony. Czyli co to jest A plus B? No to jest wektor, który, prawda, wektory dodajemy, dodając odpowiednie współrzędne. Czyli jego współrzędne to są A1 plus B1, A2 plus B2, aż do AN plus B. No dobrze, czyli A plus B razy C, no to mnożymy kolejne współrzędne wektora A plus B, czyli tak, A1 plus B1 przez C1, potem A2 plus B2, to mnożymy przez C2 i tak dalej, aż do AN plus BN razy CN. No dobrze, i teraz w tych nawiasach mamy liczby. No więc stosujemy, może tutaj przejdę, rozdzielność mnożenia względem dodawania dla liczb. Dla liczb, czyli A1C1 plus B1C1 plus drugi nawias A2C2 plus B2C2 plus i tak dalej aż do ANCN plus BNCN. No dobrze, i teraz wiemy, że kolejność dodawania, no, wynik dodawania nie zależy od kolejności składników dodawania, czy też od rozstawiania nawiasów, czyli możemy tak najpierw zebrać wszystkie człony, w których występują współrzędne wektora A i wektora C. Czyli może postawmy nawias, wolno nam to zrobić, czyli tak A1C1, potem plus A2C2 i tak dalej, zbieramy wszystkie, aż do ostatniego ANCN. Plus, a w drugim nawiasie zbierzemy wszystkie, gdzie jest B i C, czyli B1C1, plus B2C2 plus aż do BNC. No dobrze, i teraz co mamy w tych nawiasach? Ano w pierwszym nawiasie, tu coś mi się pojawiło, w pierwszym nawiasie mamy iloczyn skalarny wektora A przez wektor C. To jest to, co jest w pierwszym nawiasie.
A w drugim nawiasie mamy co? Iloczyn skalarny wektora B przez wektor C. No i widzimy, że to jest równość. Zatem rzeczywiście mamy tutaj rozdzielność mnożenia skalarnego względem dodawania wektorów. No i wreszcie ostatni fragment, czyli mnożenie przez liczbę. Czyli mamy liczbę, może weźmy SA. Co to jest wektor SA? Jakie on ma współrzędne? No, mnożenie wektora przez liczbę znaczy mnożenie każdej współrzędnej, czyli SA1, SA2, aż do SAN. Tak, i mnożymy teraz wektor SA, mnożymy skalarnie przez wektor B. No to co to jest? To jest SA1 B1 plus SA2 B2 plus i tak dalej, aż do SAN BN. I co? I wiemy teraz, że mamy tutaj mnożenie liczb. Otóż mnożenie liczb jest łączne, prawda? Czyli to jest to samo co SA1B1, to jest pierwszy składnik, plus SA2B2, plus i tak dalej, aż do SANBN. I teraz z tych wszystkich składników możemy S wyłączyć przed nawias, prawda? Czyli będziemy mieli S i w nawiasie co? A1B1 plus A2B2 plus i tak dalej plus ANBN. No ale co to jest? To jest nic innego jak iloczyn skalarny wektora A przez wektor B. Zatem trzecia własność również została udowodniona, czyli, prawda, czyli jak pomnożę wektor przez liczbę i wynik tego przez skalarnie przez wektor inny, to mogę najpierw pomnożyć te dwa wektory, a wynik przez wynik, który jest liczbą, przez tę liczbę S. Czyli innymi słowy, liczbę mogę wyłączać z każdego jakby czynnika skalarnego. Więc to są trzy własności iloczynu skalarnego. Te własności są na tyle ważne, że właściwie one służą za definicję iloczynu skalarnego w bardziej ogólnych przypadkach, dlatego że wszystkie podstawowe własności istotne, które wiemy o iloczynie skalarnym, których używamy w takiej zwykłej naszej geometrii, są konsekwencją tych trzech własności. I tylko tych. No dobrze, ale o tym będzie w następnych filmach.